Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj nietypowo, bo w piątek, ale też nie będzie typowych porad motoryzacyjnych, a więcej chcę powiedzieć o Akademii Motodoradcy i szkoleniach, które ruszają już 16 września. Będzie pierwsze, czyli w sobotę o godzinie 10. Dosyć innowacyjne, bo nikt w Polsce tego typu szkoleń nie organizuje i notabene też najtańsze ze wszystkich szkoleń motoryzacyjnych, a byłem na wielu. I będzie dotyczyło pracy w salonie samochodowym. Poprzez to szkolenie chcę pomóc wdrożyć się osobom do pracy w salonie i też przebranżowić. Wiele osób pyta o to, jak się dostać do pracy, jeżeli nie mają żadnego doświadczenia. No nie ukrywajmy, nie jest to zbyt łatwe, ale mam też tutaj na tą małą furtkę. Czy mam w tym temacie doświadczenie? No, szkolę wiele firm, teraz zaczynam szkolić osoby indywidualne, ale jeżeli chodzi o salony, związany z nim jestem od małego dziecka. Później byłem stażystą, praktykantem, sprzedawcą samochodów, kierownikiem salonu samochodowego, szefem salonu samochodowego, czy chociażby dyrektorem, który zarządzał pracą placówki. I rekrutowałem też dziesiątki osób, jak nie więcej, i widziałem, jakie błędy popełniają, że niejednokrotnie po pierwszych 2 minutach rozmowy dalej to już była tylko czysta kurtuazja. I właśnie poprzez te szkolenia chcę pokazać, jak pewnych rzeczy należy unikać. Na tych szkoleniach będziemy przede wszystkim zajmowali się tym, jak szukać pracy w salonie samochodowym, do których salonów składać CV, w jaki sposób to robić. Drugi etap będzie dotyczył też na tym samym szkoleniu, będzie dotyczył tego, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, jak później negocjować warunki pracy, i trzeci będzie dotyczył początków pracy w salonie, czyli jak wdrożyć się, pozyskiwać pierwszych klientów, żeby nie odpaść po 3 miesiącach. Oczywiście na YouTubie nagrywałem kilka materiałów krótkich, kilkunastominutowych dotyczących pracy w salonie. Oczywiście były niezwykle ogólnikowe. No, taka ich była rola. Tutaj chcę wdrożyć się przez te 4 godziny szkolenia naprawdę mocno. No i też zdradzić triki, których w tamtych materiałach nie zdradzałem, bo jeżeli pewne triki staną się powszechne, to już nie będą miały żadnej dodatkowej mocy. Szkolenia będą w 3 pakietach. Jedno to jest opcja ograniczona do 20 osób, które będą odbywały się u mnie w biurze, w sali konferencyjnej, i będzie to szkolenie stacjonarne, takie na żywo. Druga opcja to jest opcja online, czyli dla osób, które nie mogą przyjechać do Zgierza, mimo że jest to środek Polski, centralne miejsce, bardzo blisko skrzyżowania autostrad, wtedy jest opcja uczestniczenia w szkoleniu online. Osoby, które opłacą, administrator później je zaprosi do pokoju podczas tej konferencji. Również będą mogły zadawać pytania i też będą na nie dostawały odpowiedź równorzędnie z osobami znajdującymi się na szkoleniu. I trzecia opcja to są szkolenia offline, czyli przez 3 miesiące to szkolenie będzie jeszcze widoczne w internecie i będzie można je też przejrzeć. Te pierwsze 2 pakiety, czyli te osoby, które są na miejscu, jak i te, które będą online, otrzymają certyfikaty Akademii Motodoradcy. Co te certyfikaty dają? Ukończenie kursu. Na pewno pomoże to tym osobom, które nie mają żadnego doświadczenia w pracy w salonach samochodowych, więc będzie to już dodatkowy argument na papierze. A po drugie, pamiętajcie jedno, że ja współpracuję z wieloma salonami w Polsce. Wiele osób też mnie gdzieś w salonach samochodowych, w zarządach, w kierownictwie kojarzy, więc może być to też jakiś dobry argument. Dobra, nie chcę tego reklamować za bardzo, przekazałem to, co miałem przekazać. Jak macie jakiekolwiek pytania, proszę zadawajcie w komentarzach poniżej. Poniżej też jest link do strony. A póki co, żegnam się, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!